Cześć, dziś do naprawy pilot od telewizora Samsung. Zapraszam. W pilocie nie działają niektóre przyciski lub trzeba bardzo mocno przycisnąć, aby zadziałał. Rozkręćmy i sprawdźmy, czy uda coś się z tym zrobić. Udało się rozebrać pilota. Następnym krokiem będzie zdjęcie tej białej folii i wyczyszczenie miejsc styku tych blaszek, które są switchami. Wyczyszczę miejsce styków na płytce, jak i również blaszki. Każdą blaszkę po kolei teraz wyczyszczę. Blaszki są wyczyszczone. Zmontuję pilot w całość i zobaczymy, czy pomogło. Sprawdzę teraz, czy takie wyczyszczenie styków coś dało. Każdy z klawiszy przetestuję teraz, czy wysyła sygnał. Na kamerze będziecie widzieć diodę podczerwieni, która wysyła sygnał. Jak widać na każdy przycisk pilota, dioda podczerwieni wysyła sygnał. Tak więc takie proste przeczyszczenie styków pomogło. Jakiś czas jeszcze na pewno pilot podziała. Jest to taki bardzo prosty układ odbiornika IR. W tym miejscu znajduje się dioda odbiorcza IR. Podczas wciskania przycisku na wyświetlaczu pojawi się przebieg sygnału. W ten sposób można sprawdzić, czy pilot nadaje sygnał. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę, subskrypcja mile widziana oraz możesz napisać komentarz. W tym odcinku to tyle. Dzięki za wytrwanie do końca i widzimy się w następnym filmie.